Jakieś dwa miesiące temu z okazji nabycia tego sztucznego obciążenia, miałem zamiar puścić wam ten film, ale okazało się, że dopiero unboxing tego miernika, który pozwoli mi mierzyć też przebiegi napięcia w sieci energetycznej, zmotywował mnie do zakończenia prac nad tym materiałem. A dedykuję go tym, którzy lubią dociekać szczegółów, które dla szerszego grona odbiorców filmów z testów ładowarek czy powerbanków nie będą aż tak ważne, a chodzi o pokazanie rozrzutów wskazań używanych przeze mnie przyrządów do pomiaru głównie takich wielkości jak napięcie czy przepływ prądu. Jako, że nie ukrywam, nie stać mnie jeszcze na przyrządy, których wartość przewyższa łączną cenę, jaką zapłaciłem za wszystkie pokazane tu mierniki, to moim punktem odniesienia będzie najczęściej używany przeze mnie przyrząd, czyli budżetowy miernik marki Unite. I zacznę od porównania wskazań na 5V, które będą równolegle wpięte do regulowanego źródła zasilania. I tak dla starszego miernika AC97 różnica między punktem odniesienia wyniosła około setnych v w przypadku mojego pierwszego sztucznego obciążenia około 300V, dla testerów USB około 1, setna, ale przy wyższym napięciu rozbieżność potrafiła wzrosnąć do 200V. Dla nowego miernika mustul około 1 setna, a już w przypadku nowszego sztucznego obciążenia niemal aż 1 V. Amperomierze wymagają już spięcia ich w szereg i użycia albo sztucznego obciążenia, albo ogranicznika płynącego w obwodzie prądu. I tak dla miernika AC97 różnica wyniosła jedną setną ampera. Pierwszego sztucznego obciążenia poniżej 1 setnej do 2 setnych. W przypadku testerów odchylenia wahały się w granicy 2 setnych ampera dla nowego miernika mustul w zależności od wartości płynącego prądu od poniżej 1 setnej do 2 setnych i nowszego obciążenia poniżej 1 setnej ampera. Odniesienia względem amatorskiego watomierza mogą mieć już mniej sensu, bo miernikiem, który posiadam jestem w stanie zmierzyć i porównać tylko napięcie oraz prąd w zupełnie innym zakresie pomiarowym multimetru, niemniej jednak proforma wykonałem te zestawienia z świadomością, że pomiar mocy czynnej jest inaczej liczony niż pomiar wartości skutecznej napięcia oraz płynącego w obwodzie prądu. Podsumowując ten film wygląda na to, że prawie wszystkie przyrządy mogą być dla potrzeb amatorskich testów zamieniane przy pomiarach napięcia, prądu czy liczenia mocy za wyjątkiem nowego sztucznego obciążenia, którego odchylenie wartości mierzonego napięcia sprawi, że wyświetlana przez ten przyrząd wartość mocy przy większych poborach prądu może odchylić się od pozostałych nawet o ponad 1 W, choć w praktyce takie różnice mogą mieć znaczenie tylko w sytuacjach, kiedy wartość maksymalnej mocy badanego urządzenia będzie na granicy deklarowanej przez producenta wartości.